To już jest w ogóle jakieś szaleństwo. Dzisiaj niemal każdy szanujący się kanał na YouTubie pokazuje filmiki z tego. Polacy wręcz rozkochali się w jarmarkach świątecznych. My dzisiaj jesteśmy w Berlinie. Tak jak w każdym mieście, na przykład w Warszawie czy w Krakowie, Gdańsku jest jeden jarmark świąteczny, zazwyczaj na głównym rynku. Tak w Berlinie jest tutaj 50, a może nawet i 100 jarmarków. Cała lista jarmarków świątecznych z informacjami, gdzie i kiedy są otwarte oraz czym się charakteryzują, znajduje się na stronie internetowej berlin.de/weihnachtsmarkt. Jesteśmy na cudownym jarmarku, gdzie dostaliśmy kupony na darmowe coś do picia i coś do jedzenia. Wow, brawo! A co masz? Kinder Punch. Co to jest? Sok ciepły. Ale widzę, że ci dali pomarańcza. No, bo chciałem. Natomiast z przekąsek wzięliśmy to, co jest najbardziej charakterystyczne dla niemieckiej gastronomii. Klasyczny bratwurst, bardzo dobry. Wita śmietana w środku. Czekoladą rozpuszczoną o smaku migdała. Polecasz? Średnio. A jak najlepiej przemieszczać się między jarmarkami? Samochodem? Nie, samochód lepiej zostawić na obrzeżach Berlina, pod hotelem, na parkingu i wygodniej skorzystać jest z komunikacji miejskiej, tramwaju, metra czy autobusu. Właśnie jesteśmy na stacji metra, tak wygląda ta maszyna, gdzie można właśnie sobie zakupić bilet. Polski, dobra. Bilet pojedynczy, krótka trasa, inne bilety, dokładnie. Czyli tak, karta też nie. Jest, 24-godzinny, karta mała, grupa 5 osób. I strefa AB. I do zapłaty jest 29 euro, zdrożała. Ale właśnie ten bilet jest najbardziej opłacalny. Można jeździć dowoli metrem, można jeździć dowoli tramwajem, autobusem. Co ciekawe, Berlin również oferuje Weihnachtsmarkt dla tej społeczności, jak to się nazywa, Kasia? LGBT. LGBT. Tak, dokładnie dla nich również jest organizowany tutaj Weihnachtsmarkt. Pod mostem. Pod mostem, kolorowo, ale też zobaczcie, co jest na dole, tu są trociny, nie ma błota, nie ma kamyków, no jest po prostu oryginalnie. To tu panowała najbardziej przyjacielska, czy nawet rodzinna atmosfera. Było wyjątkowo ciepło, jak na grudzień. A co ze świątecznymi zakupami? No, tu niestety muszę przemilczeć. Jeśli jedziesz do Berlina samochodem i planujesz przemieszczać się w centrum Berlina samochodem, to koniecznie trzeba się udać do stacji kontroli pojazdów i nabyć nalepkę ekologiczną Dekra. Na plakietce zaznaczone jest Umweltzone, czyli ta strefa środowiskowa w centrum Berlina. Ja tą plakietkę przyklejam na przednią szybę, ale na taśmę klejącą. Nie chcę, żeby ta plakietka cały czas była u mnie. Ona będzie tylko wtedy, kiedy pojadę do Berlina, a kiedy wrócę, to po prostu ją sobie łatwo derwę. W samym sercu biznesowym Berlina na Alexanderplatz też jest Weihnachtsmarkt. A przed nami wieża telewizyjna. A to prawdziwy tramwaj między ludźmi. A gro tych ludzi stanowią Polacy. Być może wizyta na Alexanderplatz jest podstawowym punktem polskich wycieczek. Jest w czym wybierać z przekąsek. Co to może być? Może później to zjemy. Jest okej? Okay? No taki miszmasz, no. 14 euro. I dzieci też znajdą coś dla siebie. Zamiast łyżew, wrotki. A także fotografowie. Iza, pokaż co jesz. I? Głucho. Na piszkach. Głuche bardzo.
To, co wyróżnia Alexanderplatz, to ta szopka bożonarodzeniowa, gdzie oferowany jest spory wybór świątecznych alkoholowych drinków. A, nawet chcę przeczytać. Glühwein z rumem, amaretto, Alexanderplatz. I pijemy Glühweina jabłkowego z cynamonem. Bardzo dobrze. Jeżeli zamawiasz sobie na Weihnachtsmarkt w Berlinie Glühweina albo Kinderpunsch, to za każdą szklankę trzeba zapłacić kaucję 3, 4 albo 5 euro. A kaucja oznacza, że możesz kubek zwrócić albo wziąć go do domu na pamiątkę. Jeden kubek właśnie z Alexanderplatz wzięliśmy sobie na pamiątkę. To nie jest fotomontaż, ten budynek jest prawdziwy i znajduje się w centrum Berlina. A tuż obok jest wyjątkowy jarmark świąteczny. Ale magicznie, jeszcze sufit jest zrobiony z tych lampeczek. No naprawdę jest tutaj baśniowo, jak w baśni. Frekwencja też dopisuje. No tak, cała uroda tego polega na tym, że tu jest milion tych światełek. I dużych, i małych. W takim otoczeniu naprawdę przyjemnie się spaceruje. Podziwialiśmy również domek, który był piętrowy i w którym można było kupić świąteczne ozdoby. Znaleźliśmy również coś oryginalnego i do jedzenia, i do picia. A ten kościół to katedra pamięci księcia Wilhelma. Kościół został zniszczony w czasie II wojny światowej, ale nie został odbudowany. Niestety i po II wojnie światowej też miały miejsce tu ataki. Nie tak dawno kierowca ciężarówki specjalnie wjechał w tłum ludzi, zabijając przy tym kilka osób. To też jest miejsce pamięci tych osób. My jesteśmy w tej chwili na Weihnachtsmarkt Charlottenburg, jeden z ładniejszych. Na pewno. Taki bardziej dostojny ten jarmark jest. Elegancki. Cała elegancja i dostojność tego jarmarku wychodzi wprost z pałacu Charlottenburg. A wszystko można oglądać z góry. Słyszycie ten gwar? Jak widać, ludzie przychodzą tutaj spotkać się, porozmawiać, a picie, jedzenie jest jedynie dodatkiem. Można znaleźć coś na słono, na słodko, a także bardziej wyszukane jedzenia, jak na przykład opiekany żywym ogniem łosoś, czy makaron zatapiany w serze. Dorośli mają swój duży sklep z produktami miodowymi, a dzieci mają swoje małe karuzelki. A co można robić w Berlinie z rana, kiedy jarmarki świąteczne są jeszcze pozamykane? Czy słyszeliście, że Berlin jest jedną ze światowych stolic kultury? Tutaj znajduje się 180 muzeów, 150 teatrów, 130 kin. Dziewczynki! Jesteście takie małe w porównaniu do tej całej budowli. Oferta kulturalna Berlina jest przebogata, a od tego wszystkiego naprawdę może zakręcić się w głowie. Berlinowi udało się zdobyć w tajemniczy sposób eksponaty, które są unikalne w skali światowej. Zwiedzanie Berlina można zorganizować w taki sposób, aby zarówno i rodzice, i dzieci byli zadowoleni. W Berlinie liczba atrakcji, eksponatów, tego wszystkiego, co można zobaczyć, dotknąć, powąchać, jest niezliczona. Berlin oferuje również bogatą bazę noclegową. I warto z tego skorzystać, bo tych atrakcji nie da się z
odwiedzić w ciągu jednego dnia. Niemal w każdym miejscu Berlina znajdują się takie nawet drobne jarmarki świąteczne. Dziewczyny, próbujemy. Tylko właśnie jak go ugryźć, tą truskawkę. O, w ten sposób. No. Bardzo dobre. Jak świeża. Jak świeże nawet. Ale to był dopiero przedsmak tego, co mieliśmy tak naprawdę zobaczyć. Wow! Ale mamy szczęście w tym roku. Trafiamy na bardzo ładne Weihnachtsmarkty. Zrób nam zdjęcie. Już? Za dnia Berlin wydaje się miastem bardzo szarym, ponurym. Natomiast no, jeżeli jest ten Weihnachtsmarkt, rozświetlają się te światełka, naprawdę robi się magicznie. Nawet w tak ponurym mieście jak Berlin. Jako dziedziniec pałacu przystało, wszystko tutaj zapieszczone w detalach, popisywane u góry są nazwy budek, co tutaj się, może nie nazwy budek, ale jest napisane, co się sprzedaje. Zakupiłem droga. Smak no taki nieprzyjemny, naprawdę. Mocno spirytusowy. Jeśli zdecydujesz się już na kilkudniowy wyjazd do Berlina, po to, żeby zwiedzać nie tylko jarmarki świąteczne, to warto rozważyć zakup berlińskiej karty powitalnej. Upoważnia ona do zniżek na wybrane atrakcje turystyczne, a także umożliwia nielimitowane korzystanie z komunikacji miejskiej w wybranym przez siebie okresie czasu. Ze wszystkich Weihnachtsmarktów to ten Weihnachtsmarkt koło Czerwonego Ratusza jest prawdopodobnie najlepszy w Berlinie. Znajduje się tutaj wiele atrakcji, na przykład ten diabelski młyn, karuzela, również jest lodowisko, a także największy wybór przekąsek i napojów ze wszystkich jarmarków świątecznych w Berlinie. To wszystko znajdziemy w jednym miejscu koło Czerwonego Ratusza. Jarmark koło Czerwonego Ratusza ma świetną lokalizację. Mieści się w samym centrum miasta, tuż obok słynnej wieży telewizyjnej. Powierzchnia jarmarku jest największa ze wszystkich. Jarmark jest świetnie skomunikowany. Łatwo dojechać każdym środkiem transportu. I co ważne, szczególnie wieczorem, tu dzięki temu wielkiemu diabelskiemu młynowi naprawdę łatwo trafić. To, co wyróżnia ten jarmark, to spora liczba atrakcji, szczególnie dla dzieci. Nigdzie indziej nie ma tak dużo karuzeli. A przecież też jest i największa atrakcja, prawdziwe lodowisko. Jest też wiele stoisk oferujących ozdoby świąteczne. Kominki, z których się dymu latnie. Rozgrzewające napoje czy potrawy, zarówno standardowe, jak i bardziej te szukane. Aha, jeszcze piernika szukamy. Ten jarmark jest największy, najbardziej komercyjny i z największą liczbą osób odwiedzających. Jest tutaj wszystko, oprócz świętego spokoju. Dlaczego one nam się tak łatwo nie umierały w domu? No szczęście, źle żeśmy zrobili. Ale dobre są, co nie? Pycha. Na tym placu znajduje się jarmark świąteczny, który się nazywa Gendarmenmarkt. I on został przeniesiony z innego miejsca sprzed opery. I wejście do tego jest płatne, natomiast jak widać chętnych nie brakuje. Było tam tak gęsto, taki potok ludzi, że ciężko jest mi powiedzieć, co było oferowane. Gdzieś w oddali widzieliśmy występy artystyczne oraz ładne budynki. Historische Weihnachtsmarkt to interesująca opcja. Szkoda tylko, że jest tak daleko i ciężko tam się dostać. Jarmark stylizowany na stare czasy. Za wejście trzeba zapłacić. Są pokazy artystyczne, m.in. ognia. To tu spróbowaliśmy handbrota. Ręcznie robione ciasto z serem z pieczarkami albo serem z szynką. Albo pomidory, oliwka. Handbrota określiliśmy jako coś, co musisz spróbować. O, ale się rozciąga. Na koniec chcielibyśmy przedstawić jarmark
który jest trochę inny niż wszystkie. I już jest oryginalne. I to już jest coś innego niż do tej pory. To już nie jest takie... A to jest Lucia? To jest Lucia. Fajnie tu. O, jak przyjemnie tutaj musi być. O Jezu, prawdziwy jeleń. Mówiłam właśnie. Choć łoś okazał się nieprawdziwy, to jednak towarzyszył nam przy toaście. Za jarmark Lucia. Naprawdę fajny jest, nie? Już no fajnie nie wygląda. Tani. Fajnie. Jaki? Tani. Tani jest. Najtańszy. Tam była część szwedzka, tutaj jest część fińska tego jarmarku. Jest i wystawca z Islandii. Też sprzedaje glogi, coś dla dzieci. Wiesz, jak się spina. Tyle wam? To są dwa? No, dwa. I co? Ciepło. Ciepło. Jarmark mieści się na dziedzińcu, nazwijmy to fabryk kultury. Plac jest podłużny, dosyć długi. Jest to miejsce do spokojnego spacerowania i odwiedzania kolejnych wystawców. Jeżeli chcecie poczuć taki klimat bardziej świąteczny niż bardziej komercyjny, to ten jarmark jest naprawdę w sam raz właśnie dla osób, które poszukują czegoś takiego, no czegoś innego, takiego innego jarmarku niż komercyjny.